Hejka, moi drodzy, z tej strony DSEO, witam Was w kolejnym naszym BTB customie do Tomb Raider BTB z 2007 roku. Drugie miejsce powędrowało wtedy do Another Metro Station. Są to londyńskie klimaty, czyli coś, co lubię, ale wiecie, nie wszystko jest super ekstra zajebiste z klimatów Londynu. Na przykład, no, Ludgate. Tak? Więc nie jarajmy się, dopóki nie ogramy. Autorem jest TC14. W ogóle kojarzę tego autora. On bardzo dużo customów zrobił. W ogóle on brał zawsze, z tego co kojarzę, udział w tych BTB. 8,64 ocena na dzień dzisiejszy. Znowu, słuchajcie, trzeci to już custom, który jest określony jako challenging. Dobrze. Lara przebywa w mistycznej świątyni, ale nagle zostaje przeniesiona do dziwnego miejsca przez jakiś teleport, jakąś tam było warp gate, no to czyli coś na zasadzie teleportu. Musisz znaleźć artefakt, aby sprowadzić Larę z powrotem do świątyni i umożliwić jej dokończenie zadania. No słuchajcie, krótko, zwięźle na temat, więc moi drodzy, lecimy, a ja w ogóle Wam tylko zdradzę, że mamy czerwiec, a ja nagrywam custom halloweenowy, tak, maraton, bo jednak tempo w zeszłym roku mnie po prostu rozwaliło na łopatki. Więc postanowiłam, a poza tym znalazłam tak zajebiście tematyczny custom na Halloween. W sensie chodzi mi o to, nie to, że tam jest tematyka Halloween, ale jest tak mroczny, jest tak creepy. I też nie wiem, ile on odcinków wyjdzie, bo to jest chyba dość długi custom, znaczy długi, no nie przesadzajmy, ale taki dłuższy custom, więc chcę zobaczyć też, ile to odcinków wyjdzie. Także ja już, słuchajcie, czerwiec rozpoczęłam maraton halloweenowy, żeby mieć później spokój, żeby skupić się tylko na customach świątecznych. Jedziemy z tym. Aha, bo tutaj znowu są do wyboru te Another Metro Station, znowu są do wyboru jakby wszystkie. Dobra. Już widzę, czekajcie, sobie wyciągnę broń, bo nie wiem, kogo mam się tu spodziewać. Najpierw sobie wyciągnę. No to tak, aha, myślałam, że tak bez końca, myślałam, że to może jakiś bug jest. Ja tam chyba czytałam, że są trzy sekrety, ale mogę się mylić, więc no. Muzyka, no powiem Wam, creepy. Nie wiem, ale chyba pozostaje mi jedyna opcja, czyli... Nie wiem, czy dobrze zrobiłam. Myślisz, że dobrze zrobiłam? No nic. Nie powinnam sobie zepsuć tę grę. Mam nadzieję. Oho, mamy tory pod napięciem. Widzę, że tu będą mnie... Aha, to chyba się otworzyło, jak ja sobie do tego strzeliłam, tak? Czy to się podpali? Nie. Co to zrobi? Pytanie, czy to jest jakaś czasówka? Mam nadzieję, że nie. Aha, tu jest klucz potrzebny, dobra. No to chyba będziemy musieli się tam jakoś przecisnąć między tymi torami. Jakoś. Tu jeszcze są jakieś drzwi. No tak, ogień nam zgasł, bo inaczej byśmy tego po prostu nie zrobili chyba. Chyba. Chociaż tak, tutaj jeszcze mamy jakieś łapkowane. I tam żeśmy sobie te ognie wyłączyli. Wiecie co, może chodźmy jeszcze najpierw tym łapkowanym. Obadamy, co tu jest. Jakieś kolce słyszę. Aha. Dobra, rozumiem. Taki drut kolczasty. Tam się chyba trzeba będzie złapać drabinki. No dobra.
To tak chyba nie działa. To ja muszę, to tak się nie da, tak se nada. Teraz gdzie liście? Ładnie. Tam też dalej są jakieś, kurde, widzę miejscówki. Ale muzyka, muszę wam powiedzieć, że jest max creepy, ale czy mogłabym... Bym, słuchajcie, wpadła. No ale... Czemu ona mi się tu lampi cały czas? Na co się lampisz, Lara? Może mam gdzieś tu wskoczyć do wody? Czy wody? Aha! Dobra. No, powiem wam, że dobre. Moment. Ewidentnie się na coś... Na coś lampiła. No, ale mogłabyś to... Ja tam widziałam, że była apteczka. Tylko wiecie, co mnie martwi? To, że... Że to miesieka... No właśnie. To jest takie... No nie, nie chciałam akurat tak, tylko chciałam tak. Dobra. No cóż. Rozumiem, że musimy tam skoczyć, tak? To chyba się naprawdę nazywa challenging. Jak ja mam tam przeskoczyć? Mam tu jakiegoś banana dziwnego zrobić? Ej, to jest naprawdę max dziwne. Tu chyba powinnam wyłączyć jakoś te wiatraki. Nie wiem, dziwna sprawa. A, czyli tu jest dalej jakby to dalsza część pod napięciem, to tak? Ja nie wiem, czy wiecie, za dużo mamy tu możliwości. Uwielbiam tą nutkę. Jestem przerażona powoli. Wiecie co? To mi przypomina, jak na Atlantydzie musieliśmy się wspinać tam do tego torso. Tylko po prostu w klimacie wykopalisk londyńskich, jakiegoś metra. Okej. No widzę tutaj kilka ścieżek, kilka możliwości, rozumiem. Jeszcze mamy celownik, okej. I weźcie, słuchajcie, spamiętajcie tutaj wszystkie ścieżki. O, tu jest jakieś przejście. To sobie chyba pójdziemy od razu, nie? Tam jeszcze jest coś na dole w ogóle. Tam się raczej na razie nie dostanę. Jakby jedyną moją opcją jest póki co to. Okej. Tu można się później stąd wydostać. Powiedzmy. O, szczurki! To takie zawijasy, przydupasy. Okej. Można iść tam i można iść tędy. Oczywiście, że pójdziemy najpierw tędy. Aha, widzę, że jakieś rolowane sprawy. Pytanie, czy to wszystko się pali? Tak, wszystko. I nie będę już mieć nuty, nie? Musiałam to oczywiście spieprzyć. Ale, to ja mam chyba wylądować tutaj, tak? Mam wykręcić?
Tak. O, to będzie challenging. Zobaczycie. Będzie challenging, sręging, jak to mówił Maciek. Dobra, mamy ten laser, tylko że z tego, jak ja nie mam w ogóle... wiecie czego? Nie mam rewolweru. Czyli co, musimy się tam wrócić troszkę wyżej. Tak. Ja nie wiem, czemu ja biegnę, jak widzę, że ogień się pali. Ale źle. Wiedziałam, zapomniałam o tym, że przecież tutaj się palą te nędzne tory. No to pytanie co? Muszę... Aha, to w takim razie muszę tam zjechać, do tej wnęki, tak? Ludzie. Dobra, bo nie chce mi się czekać. A, dobra, i wszystko jasne. My się po prostu teraz wracamy. Ok. Czyli przyszłam tutaj tylko po celownik w takim razie. No to ja w zasadzie nigdzie indziej się już nie będę mogła dostać. Tak mówiąc zupełnie szczerze. Naprawdę. Nie wiem, czy mi się złapiesz, czy to nie... Aha. No i musimy się wracać, bo... Tam mieliśmy jeszcze przy tych wiatrakach jedno przejście, nie? Mhm. To będzie challenging. Ja wam to gadam. Wam gadam, to wam gadam, ale wam gadam. Spadać. Tu wiatraki będą, słuchaj, ta przeszkadzać. Ciule jedno. Nie ma. Znowu jakieś dziwne rzeczy słyszę. A tam coś jest za tym. Jakby. Czy jak to się będzie palić? Jak sobie tu stać? Mogę, to jest w ogóle manki chyba, tak? Jakby nie jestem pewna. No tak, ale jak ja mam tam wejść na górę? Nawet jeżeli to jest manki. Aha! Że tędy mam przejść, dobra, rozumiem. Coś jest do suwania, jakiś kluc. Kluc. No tutaj i boczkiem skoczyć. To ma sens. Tak, tylko teraz pytanie, gdzie mam to pchać? Czy pod to? Pytanie, czy to jest klocek, na który się wchodzi? Nie mam pojęcia, po co mi są te wnęki. No nic, zobaczymy. Tylko, że problem polega na tym, że ja muszę sobie to... Czekajcie, wyhaczyć. To nie będzie takie łatwe. Przestań! Dobra. Udało się. No,
tutaj w porównaniu do poprzednich poziomów trudności mogę śmiało powiedzieć, że coś tu z challenging jest. Powiedzmy. No ale ten klocek wydaje mi się taki, że absolutnie na niego wejść nie można, moim zdaniem. Więc za dużo sobie tutaj nie porobimy. Może po prostu w którymś miejsce trzeba postawić. I tak przecież się Lara tu zatrzymuje. To zobaczymy. Ja bym do tej wnęki tam to wepchała. Może po prostu coś się odblokuje, jakieś drzwi się nam otworzą czy coś. Poza tym tu mogę tymi wnękami później sobie... Aha, zablokuje się. Spieprzyłam to, sorki. Muszę to niestety wysunąć. Dobra. O, ale przestało się palić. Nie wiem, czy wy to widzicie. A to ciekawe. No, to ciekawa sprawa. Dobra. Wejdźmy sobie tam do tych wnęk. To chyba nie musi być. To chyba nie jest takie trudne, nie, Lara? A, jak widać, jest. No cóż, nawet najprostsze rzeczy potrafią sprawić problem. Nie wiem, co w tym było takiego ciężkiego. Aha, i tu nam się klapa wysunęła. W ogóle ciemno tu, tylko ja nie wiem, ile ja mam flar. 39, no powiedzmy. O, patrzcie, nie zauważyłabym, że dźwignia jest najpierw, zanim tam pójdę. No tylko, że teraz ja nie wiem, czy mam iść tu, czy mam iść tam. A tam jest i tak za wysoko. Dobra. No, ale postaraj się trochę. O! O kuźwa! No, pany! O Jezu, was jest tu trochę. Musimy się trochę pokitrać. Dobra, pozostawiali coś. Fajnie, tylko że broń by się przydała do tego, nie? Konkretna. Tamten gdzie padł? Chyba nic nie zostawił w takim razie. No dobra. Wyszliśmy sobie tędy. To moim zdaniem powinniśmy iść teraz tą drugą stroną metra. Tak uważam. Chociaż nie wiem, czy my tam przechodziliśmy koło tego ognia. Skąd ja w ogóle wyszłam? Jeszcze czekajcie, muszę coś zobaczyć. Czy ty coś zostawisz? Zostawisz mi naboje. Czekajcie, wezmę sobie jeszcze jedną apteczkę, ale tak za dużo trochę tracę tych apteczek, wiecie? Którędy ja stąd wyszłam? A to był jeszcze przycisk, chciałam powiedzieć, którego nie wcisnęłam.
Nie, wcisnąłam. Nie, nie wcisnąłam. Co się otwiera? Tutaj. O, takie jajki. Nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać, czy o co tu chodzi. Jakby... Chyba nie do końca rozumiem zamysł. No tego nie zrobię. Ale to ja mam co pod ukosem? Przepraszam bardzo na tą... Jak ja mam wskoczyć na tą rurkę, bo jakby nie rozumiem chyba do końca. Czekajcie, nie. Moment. Chyba troszkę autor odjechał z pomysłem? W którym miejscu ja mam się złapać tej rurki? Dobra, to było dziwne. To było tak dziwne. Wiecie, ja nie wiem, czy ja sobie nie zepsułam na przykład tutaj. Aha, i teraz w tamtą. No ale bez... to tutaj chyba z miejsca. Nie mam pojęcia, jak mam tam trafić. Serio, nie mam pojęcia. Ja nie wiem. Nie wiem, jak mam się tego złapać. Zabijcie mnie, nie wiem. Może ja powinnam tam po prostu od razu bezpośrednio przeskoczyć? Nie. Ewidentnie trzeba się tego gówna złapać. No, powiem wam tak. Irytacja sięga zenitu z mojej strony. Mój Boże. 100 razy chyba to robiłam. Złap się tego manki, bo musimy iść tam. Bo to jest tak, że to w konkretnym miejscu ona ma się tego złapać, tak jak sobie zamarzył autor, ale jeszcze gdyby to jakoś oznaczył, wiecie o co chodzi, w którym miejscu ona się tego łapie. Dobra. Pierwszy przycisk jest. Najgorzej, że później znowu będziemy się musieli chyba tym gównem tam wracać. Niestety. Nie wiem, czy w tym miejscu mogę No, tak, mogę. Dupa. Tutaj. Alina do drugiego przycisku. Okej, rozumiem. No, ta miejscówka... daje trochę popalić. I get it.
tam się udało, na szczęście za pierwszym razem. Dobra, i teraz co mam zrobić? Mogę iść Monkey do tej liny, ale czy ja chcę iść do tej liny Monkey? Chyba nawet muszę, bo wiatrak mi nie pozwoli, co? O, nawet nie doskoczę. Moi drodzy, nawet nie doskoczę. Przycisk. I co to robi? No dobra. Czyli znowu musimy na ten pieprzony patyk. Ojej, tam jest klucz, tam już klucz. Aha, jak ja mam to zrobić, ej? Pogięło? Nie no, ja tutaj twórca trochę chyba mu się... Aha, no dobra, rozumiem. Rozumiem, ale nie wiem, jak to wykonać. Rozumiem, ale nie wiem. Jak to zrobić? Ja pierdzielę, nie wiem. No i patrzcie, nawet się Franca... Dobrze zeskoczyłam, nawet Franca się tego nie złapała. No i jak mam to zrobić? To chyba, że mam to zrobić bez rozbiegu. No nie, muszę to zrobić z rozbiegiem. Proszę was, trzymajcie mnie. Ten custom zaczyna mnie bardzo irytować. Beznadzieja. Już ja już rozumiem, że ona... No ale w bok. Nie chcesz. Ona musi wylądować na tamtej kładce, mi się wydaje, chociaż niekoniecznie. No i czemu ona się tego nie chyta? Bo w sumie zastanawiam się, jak ja tutaj wrócę teoretycznie. Dość. O!
Zapisz to. Oj Boże. Dobra. Pytanie teraz, no dobra, ale jak ja mam teraz wrócić? O, tu się jakaś ta zrobiła, dobra, bo słyszałam to, okej. Nie no, po prostu ten custom jest hitem. Aha, i nawet nie mogę z shifta tutaj skoczyć. Opowiem tak. Rewelacja po prostu. Na patyku. Tak, teraz jak mam to zrobić? Jak mam stąd wrócić? No najlepiej by było z tej liny tam do tego okna, nie? Nie wiem, jak blisko ja tego wiatraka wtedy skakałam. Tak, dobra. Okej, w miarę. Ciężki custom. Absolutnie nie polecam dla każdego. Tylko dla osób, które coś tam już mają jakieś doświadczenie z customami. No nie byłam przygotowana tutaj na takie parkoury. Już rozumiem, na czym tutaj ma polegać ten challenge. Pokaż ten czerwony klucz. No to tam były drzwi na czerwony klucz. Doskonale wiem. Tylko pytanie, gdzie to było? Ten czerwony klucz? Na dole chyba gdzieś, nie? Tam były takie drzwi otwarte. Tutaj, nie? No, tutaj się wcześniej nie paliło, przepraszam bardzo. Aha, bo to się znika. Dobra, myślałam, że... No, myślałam, że nie. Tu. Tylko, że ja jeszcze nie poszłam w tą drugą stronę tego metra. I to mnie jeszcze zastanawia. No ale... A to nie ten klucz? O, byłam przekonana, że ten. No to nie. No to idziemy w drugą stronę metra. Czyli tutaj. Sorki za chrapanie mojego psiunka. Żyćko. Ciekawe, kiedy wyłączymy to pod napięciem. Bardzo ciemno. Ale tutaj nie mogę za bardzo bawić się tymi flarami. Dlatego, że chociaż w sumie. Czemu nie? Nie powinna mi zgasnąć. On tam coś leży w ogóle. Nie wiem, czy nie jakiś klucz. No i ja to zdupiłam. Wiecie o tym. Dobra. Uff. No to jest klucz. Tylko ja go teraz nie wezmę. Boże, naprawdę? Kolejne jakieś parkury? Czy ty możesz zejść przodem? Nie możesz zejść przodem. Wyrzuć tą flarę. No. Przede wszystkim, bo flara mnie zaraz zamorduje. No raczej nie mogę. Albo czekajcie, no może pewnie tutaj najpierw. Czy to mnie podpali, jak ja tutaj wejdę? No ale właź do góry. Dobra. Pytanie, co jest na górze? Czekajcie. Klapa zamknięta. Dobra.
Dobra. Pytanie jak... Okej. Okay. Ja cały czas widzę, będą żarły te wiatraki, ale widzę, że autor nam tutaj przynajmniej daje te apteczki. Czy nam się już klapa otworzyła, czy nie? Aha, a czekajcie, nie, bo tutaj jest zjeżdżalnia. Dobra. Ale nie słyszałam otwieranej klapy, ale jest otwarta, dobra. Słyszeć nie słyszałam, ale jest otwarta. Szczurki. To mi się, jakby mi się to... Aha, tu jest jakieś wyjście na zewnątrz. Ulala. Zaraz będziemy się w to bawić, tylko... O, chcę zobaczyć, co jest jeszcze tu dalej. Gdzie ja wyjdę? Czy jest... Jakiś skrót mi się otwiera. Ewidentnie. Skróty to ja lubię, więc muszą być pootwierane. O, słyszę gościa, no. Ciągle mi zostawiają amunicję, ale... Nie dają mi absolutnie... Aha, ja tu wychodzę. Tak, tutaj jestem. A tu jest jeszcze jeden pan, dobrze. O, proszę. Pięknie, że się tu kuźwa wróciłam, bo był problem. No tak, z apteczkami to jest, wam powiem tak, no. Słabo bym powiedziała. To jest ten jeden sekret. Ciekawe, czy gdzieś będziemy tego używać. Tego na razie nie musimy używać do strzelania. Dobra, wjedź mi tam najpierw na sam dół. Dobra. To idziemy tam, skąd przyszliśmy. W ogóle to taki ambient bardzo mi przypomina cottage. Mówię, jeżeli chodzi o muzykę. Po swoją drogą uwielbiam custom cottage. Jest po prostu wspaniały, cudowny. Jak ktoś lubi klimaty babajagowe, o, naboje, czyli coś będzie trzeba tutaj zestrzelić na 100%. To polecam bardzo Custom Cottage, ale co ja tu mam zestrzelić? Co tutaj jest? O, dobra, już wiem, co mam zestrzelić. Tylko pytanie, czy tylko zestrzelenie? Ile mam tych naboi, że tak... No nie, no, czekajcie. Trochę lipa. Nie uważacie? Powinnam to zestrzelić za pierwszym razem. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Co się zrobiło? O! Nie było tego śmietnika, to na pewno. Albo był. A jestem ślepa. Nie, no nie było tego śmietnika na 100%. Naprawdę? No to już jest akurat żenuła. Dlaczego ona tam nie doskoczyła? No. No, zaczyna
się kręcenie mojego pieska. W te i we w te. Mama, wypuść. Okej. Okay. Nie, nie, nie tą broń, broń Boże. Zapomniałam, że oni mogą tu wchodzić. Nawet pies może tu wejść. Daj ta spokój. O, przynajmniej mi zostawił apteczunia. Ale to co teraz w takim razie? Bo... A tu nad nami się zrobiło, okej. Okay. Dlaczego ona się raz łapie, raz się nie łapie? O, czekajcie, tu jest gdzieś łapkowana. Widzę to. No i teraz... I teraz bądź mądry i pisz wiersze. Czy idziemy łapkowanym? Ale w sumie do czego tym łapkowanym? A, tam sekret jest! Dobra, widzę. Już wszystko jasne. No ale wciskaj się. Dobra. No to idziemy tam, bo tam widzę, że dalsza droga będzie gdzieś tam na górę, tylko może od innej strony. Póki co lecimy tutaj. Chociaż. Chociaż, ale tam się pali, to ja tam na razie nic nie zrobię. Co tu mi się zatrzęsło? A, tu coś będą jakieś. Jakieś dziwne, obsuwane rzeczy. Widzę to. Pewnie na to trzeba będzie postawić klocek. Tutaj co jest? I manewrowanie. Dobra, ja sobie najpierw ten klocek postawię, bo uważam, że od tego trzeba zacząć. No, niestety. Zrobimy sobie kilka ruchów i będziemy kończyć. No, nie powiem, dało mi w kość trochę tutaj. Te wiatraki nieszczęsne. Ale cóż. Wsadzaj to. Dobra, chwila prawda. Tu ciul okaże się, że to w ogóle nie do tego, nie? W ogóle nie rozejrzałam się po tej miejscówce. Tam można by się było, tam jest w ogóle apteczka. Stąd z góry można by było tam... O, tutaj też co? Ej! Teraz to zauważyłam, że tutaj też jest, ale będzie lipa, jak w złe miejsce to postawiłam. No, zdenerwuję się. No, ale nic się nie zrobiło. To co ja zrobiłam tą dźwignią? Jakby nie mam pojęcia, co zrobiłam tą dźwignią. Czekajcie, tam było jeszcze jakieś okienko. No nie, tam jest jakby wejście na górę. Można by się było przedaszkować tam do tego, ale przycisk jest jakby zablokowany. Chodźcie, zobaczymy tutaj.
Dobra. Kurde, ja to chyba zmieściłam, ale dobra. No i tu jest kolejne. Jeżeli trzeba było postawić na ten inny, to się, to naprawdę się wpienie się. No i co się stanie teraz? O! No łoją bardzo. Czy coś zostawisz? Czy nie? O, zostawił. No i dobra. Czyli znowu muszę na to... Czyli my tamtym cały czas będziemy operowali, chociaż niekoniecznie. Moim zdaniem jednym i drugim musimy operować. Jak na moje oko. Co, wpierdzieliłam się, nie? No. A, i teraz nam się tu śmietnik też zrobił. No dobra, spróbujmy w ten sposób, że nie muszę, wiecie, z góry spadać za każdym razem. Jo. Dobra, podwyższymy sobie to jeszcze tutaj wyżej i kończymy. Znaczy nie, może nawet nie będę podwyższać. Nie. Wstawię sobie to w tym miejscu i po prostu kończymy to na dzisiaj. Bo czasowo to już jest przygięcie lekkawszyk. Poza tym nie ukrywam, jestem trochę zmęczona tymi parkurami. Wiadomo, że po te dłyszu nic nie jest takie, wiecie, ciężkie, ale mimo wszystko. Dobra. Okej, kochani, ja wam serdecznie dziękuję. A może tak, pójdziemy sobie... Nie, tutaj staniemy. Ja wam serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam was za tydzień do kolejnego odcinka. Jestem ciekawa, jak długi też będzie ten custom. To się wszystko okaże. Do usłyszonka, moi drodzy. Pa, pa. That's all for today. Don't forget to subscribe my channel Deathsayer, and if you want you can watch the entire playlist from this series here. See you around.